No to Łukasz, bądź gotowy na trudne pytanie. Jestem. Kolejne pytanie. Dlaczego jest tak ważne białko w metodzie odchudzania braci rodzeń? Co to jest w ogóle białko? To jest... Ile tego białka i dlaczego niszczy nerki? Bracia rodzeń. Można pięknie żyć. Świetne, świetne pytanie. To ostatnie to oczywiście był twój słaby żart prowadzącego. A białko jest kolejnym takim kluczem, podstawą tej naszej metody. No dlaczego? Dlaczego? Z kilku powodów. Po pierwsze, odsłoń mi lusterko, to tak na przyszłość. Ale po pierwsze, to białko jest nośnikiem wartości odżywczej. Czyli to do tego makroskładnika przyczepia się właśnie najwięcej witamin, najwięcej minerałów. A po drugie, im więcej białka, tym mniej odczuwalny głód. No bo przecież o to chodzi w dobrej metodzie odchudzania, żeby mieć pod kontrolą głód. Łukasz, to właśnie nam gwarantuje odpowiednia ilość białka. No to jak to jest, że ty mówisz o białku i my powtarzamy tyle o białku, a większość mówi, że jednak węglowodany to podstawa jedzonka i powinno się spożywać węglowodany od 45 do 55, niektórzy mówią 60% tej tak zwanej energii. No to o co tutaj chodzi? No bo coś mi tu śmierdzi, Łukasz. O to chodzi, że no wystarczy sobie nawet zaglądnąć do najnowszych zaleceń z 2022 już roku Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i tam tak fajnie jest napisane, że jeżeli chodzi o przy węglowodanach, że ile trzeba jeść. No i tam jest napisane, że nie ma dowodów, które potwierdzają nam, które mówią nam, ile powinna być wynosić ilość optymalna, czy ta niezbędna do funkcjonowania węglowodanów. Nie ma dowodów. A dwie czy trzy linijki pod spodem jest, że dzienna podaż węglowodanów powinna wynosić około 45-50% zapotrzebowania kalorycznego. Czyli to jest trochę takie, nie mamy pojęcia, ale ktoś odgórnie ustalił, że tyle ma być węglowodanów. Czyli mówiąc w skrócie, nie jest to poparte żadną nauką, logiką za bardzo też nie jest poparte i nie jest też poparte to, jak funkcjonuje organizm. No dlaczego logiką? To nasze społeczeństwo jest wyjątkowo niezależnie myślące. Myślę, że zrozumie. To wytłumacz, dlaczego nie jest to logiczne. Do białka zaraz jeszcze wrócimy, ale dlaczego nie jest logiczne zajadać się węglowodanami tak często? Dlatego jest logiczne, bo w przeciwieństwie do chociażby białka są takie elementy białka, czyli aminokwasy. Generalnie białka składają się z aminokwasów i występują aminokwasy, które się nazywamy aminokwasami egzogennymi, czyli tymi, które musimy dostarczyć z zewnątrz. Twój organizm nie jest w stanie wyprodukować tych 9, jak się nie mylę, aminokwasów. Po prostu musisz je dostarczyć, żeby funkcjonowały prawidłowo enzymy, żeby odpowiednio budować białka, masę kostną i tak dalej, i tak dalej. Jest coś takiego jak niezbędne do życia kwasy tłuszczowe, ale nie ma czegoś takiego jak niezbędne do życia węglowodany. Dlaczego? Dlatego, że organizm z węglowodany, czyli tą glukozę, która, tak, glukoza jest niezbędna do funkcjonowania siatkówki, erytrocytów, jest niezbędna do funkcjonowania, ale nie ta glukoza, która jest dostarczana z zewnątrz. To jest oparte na wiedzy sprzed kilkunastu lat, która faktycznie mówiła, że chociażby do funkcjonowania mózgu jest potrzebne dostarczanie z zewnątrz 130 gram węglowodanów. Nie ma czegoś takiego jak niezbędne węglowodany do życia. Organizm sobie je wytworzy z trójglicerydów i z aminokwasów, jeżeli zajdzie taka potrzeba i utrzyma na stałym poziomie poziom glukozy we krwi bez dostarczania zewnętrznego węglowodanu. Do tego służy cały organizm, cała machineria wątroby i nie tylko. Dobra, no to teraz Łukasz, w takim razie wytłumacz, najlepszej jakości białko to co? Ile tego białka jeść? No jest takie pojęcie jak białko kompletne i białkiem kompletnym, czyli to jest takie, które zawiera właśnie wszystkie niezbędne aminokwasy i to w odpowiednich proporcjach i
taką konstrukcję białka ma tylko i wyłącznie białko zwierzęce. I to nie jest tak, że to, że my jemy mięso i lubimy mięso i wiemy, z czym to się je, jakie to ma wartości odżywcze i dorabiamy do tego teorii. Nie. Taka jest prawda, że to białko w mięsie, czyli białko zwierzęce, jest kompletne. Ma odpowiednią ilość aminokwasów niezbędnych do funkcjonowania organizmu, plus te aminokwasy są lepiej wchłanialne i po prostu stanowią kompletną wartość odżywczą. Czyli to jest to i jaka ilość białka. Zalecenia żywieniowe mówią, żeby dostarczać do organizmu około 0,8 g białka na kilogram masy ciała. Tego zdrowego ciała, tego optymalnej masy ciała, takiego zdrowego BMI. Ale wszelkie dane i doniesienia mówią, że to są zalecenia, które są zdecydowanie nie takie minimalne do egzystencji, czyli do tego, żeby przeżyć to życie jakoś, ale do przodu. Prawda jest taka, że ta ilość białka, która jest niezbędna do organizmu, który jest żywy, jest zdrowy, który rusza się, który się ćwiczy oporowo, zwiększa masę mięśniową, jest aktywny, to jest między od 1,2 do 2,2 grama na kilogram masy ciała. I u osoby faktycznie, a co ciekawe, im starsza jest osoba, tym więcej tego białka potrzebuje, chociażby po to, żeby uniknąć sarkopenii, czyli zaniku mięśni, który wiąże się niestety ze zwiększoną umieralnością, bo jeżeli na starość masz mięśnie, które zanikły, to twoje ryzyko upadku i złamania patologicznego chociażby szyjki kości udowej jest większe, a niestety kto padnie i nie wstanie, to jego ryzyko śmierci drastycznie wzrasta, zwłaszcza w wieku 60+. To Łukasz, w takim razie dlaczego tak straszy się białkiem i jak myślisz, dlaczego straszy się uszkodzeniem nerek przez białko? Wytłumacz to jeszcze raz. Jak nie znałem tematu, to myślałem, że wszyscy, którzy się wypowiadają z tytułami i z tak zwanym autorytetem, wiedzą, co mówią. I okazuje się, że nawet te autorytety mogą się mylić i zwłaszcza w tej dziedzinie żywieniowej funkcjonuje coś takiego jak przekazywanie sobie mitów, które w którymś momencie, tak jak głuchy telefon, ulegają takiej skrzywieniu, a co ciekawe, zaczynają funkcjonować jako prawdy objawione. To, że mówi się do dzisiaj, czyli powtarza się w środowisku czy medycznym, czy dietetycznym, że białko uszkadza nerki, to wynika tylko z tego, że jakiś czas temu faktycznie zauważano, i to jest prawda, że w uszkodzonych nerkach dochodzi do białkomoczu. Czyli to jest prosto w naszej praktyce, jak zlecamy u pacjenta wykonanie badania ogólnego moczu, to tam w badaniu, w osadzie moczu można ocenić, czy jest białko, czy nie ma. I białka nie powinno generalnie być w moczu, bo kłębuszki nerkowe powinny sobie spokojnie radzić z filtracją krwi w ten sposób, żeby to całe białko resorbować z powrotem. Ale u osób z cukrzycą drugiego typu czy pierwszego typu, z nadciśnieniem tętniczym wieloletnim, dochodzi do uszkodzenia tych kłębuszków nerkowych, do uszkodzenia nerek, w wyniku czego one tracą swoją taką szczelność na białko i białko na początku w mikroilościach, czyli tak zwana mikroalbuminuria, później już w dużych ilościach, czyli na przykład zespół nerczycowy, gdzie ilość białka już jest powyżej 3 gram czy 3,5 grama na dobę. Ale to wynika nie z tego, że jesz białko. Kiedyś myślano, że im więcej białka się je, tym więcej białka się wydala. Czyli taka logika, prawda? Łopatologia. Ale to nie jest prawda, bo białko nerki wydalają wtedy, kiedy są uszkodzone. A dwa główne czynniki uszkadzające nerki to jest cukrzyca, czyli insulina, bo cukrzyca drugiego typu to jest i zbyt duża insulina. I nadciśnienie tętnicze, które jeżeli krew pod zbyt dużym ciśnieniem jest wpompowywana do całego układu nerkowego, do kanalików nerkowych, do tych tętniczek, które powodują ukrwienie nerek, one ulegają uszkodzeniu i cały ten układ funkcjonuje już nieodpowiednio. Więc wręcz nawet są doniesienia, które mówią, że
doniesienia, które mówią, że wręcz przewlekła choroba nerek, coraz więcej na szczęście jest naukowców, którzy badają to, że przewlekła choroba nerek, zwłaszcza w tych początkowych stadiach, pierwszym, drugim, niektóre doniesienia mówią o trzecim stadium, chociaż tu nie ma takich mocnych danych, mówią, że wprowadzenie stylu niskowęglowodanowego powoduje, że poprawia się funkcjonowanie nerek, no bo skoro przyczyna jest wycofana albo pod dobrą kontrolą, mówię o cukrzycy i nadciśnieniu, no to na logikę też, no musi poprawiać się te inne czynniki, które były spowodowane właśnie tymi chorobami. Dobrze powiedziane, słuchajcie, walnijcie w nerkę, w kciuka też, jeżeli uważacie, że to co mówimy ma sens, wtedy bezduszne algorytmy YouTube'a podeślą ten film dalej. Zasubskrybujcie kanał, please! Bracia Rodzeń w drodze, pamiętasz, od tego zaczynaliśmy. Teraz, tak jest. Teraz znowu, no. Trzymajcie się, fajnie, że jesteście z nami, a my jedziemy, wracamy z Wrocławia, bo byliśmy zobaczyć salę na czystą konferencję. Pierwsza edycja konferencji już 17 września, ale będzie klimacik na sali, przyznaj. Jaki klimacik na sali? Klimacik niesamowity. Co, przyznam się szczerze, jak wszedłem, to zobaczyłem tą salę i skojarzyło mi się to z salą z anatomii, gdzie odbywały się wiwisekcje, czyli mieliśmy zajęcia z prosektorium grupowe, na środku, na dole leżał denat i myśmy tego denata rozkrajali. Z tym mi się skojarzyło, ale obiecujemy Wam, żadnej sekcji zwłok na tym wykładzie nie będzie, ale klimat jest taki piękny, dostojny, drewienko, super.